Cześć wszystkim, ja się nazywam Jacek Honkisz, a to jest Hawkeye, czyli cotygodniowe podsumowanie tego, co działo się w tenisie w ubiegłym tygodniu. Niestety nie witamy się z tak optymistycznym nastawieniem, jak wydawało się jeszcze w połowie tego tygodnia. Iga Świątek przegrywa z Eleną Rybakiną, odpada, ale nie tylko przegrywa, ale poddaje mecz z powodu crashu. I oczywiście teraz, po kilku dniach, to przerażenie, ta wręcz czasami momentami panika wśród kibiców i wszystkich zainteresowanych tenisem, którą można było odczuć tuż po wycofaniu się Igi, opadła, bo Iga na całe szczęście, nie jest to groźna kontuzja, będzie grała na Roland Garrosie i to jest najważniejsza informacja tego tygodnia, absolutnie najważniejsza, bo porażka, która nie dość, że skończyłaby się odpadnięciem z turnieju w Rzymie, ale również wykluczyłaby ją z rywalizacji na French Open, to byłby naprawdę ogromny cios. Niezwykle pechowa Iga i od tego oczywiście zaczniemy, ale mamy dwóch czempionów. Pierwszą zwycięzczynią no to oczywiście Elena Rybakina, ta, która właśnie pokonała Igę, i Daniil Medvedev. Nie wytypowalibyśmy takich zwycięzców na mączce, zwłaszcza Daniil Medvedev, chociaż Rybakina też wybitnie na mączkę na ten sezon nie weszła. Natomiast obydwoje udowodnili, zwłaszcza Daniil Medvedev, rybaki na trzy krecze w tym kuriozalnym turnieju w Rzymie. Ale Daniil Medvedev naprawdę pokazał się z kapitalnej strony, pokonując najpierw Tsitsipasa, a później tego fenomenalnego Duńczyka Holgera Rune. I o tym, przechodząc właśnie do meritum, o tym chcemy zacząć, od tego chcę zacząć, od Igi Świątek. Ten mecz z ogromnym napięciem, z niecierpliwością czekałem na ten mecz Igi. Chyba nawet być może bardziej niż na te finały z Sabalenką. Jakoś był to, miałem w głowie, że jest to niezwykle istotny mecz w takim aspekcie mentalnym, zwłaszcza po odpadnięciu Areny Sabalenki z turnieju. I 4-5, no w zasadzie większość tego meczu, 60% co najmniej, zdecydowanie na korzyść Igi. Dominacja w pierwszym secie, absolutnie. To było to po prostu inna półka rywalizacji. Nie był to poziom najwyższy, Rybakina dużo wyrzucała, natomiast im bardziej starała się podkręcić tempo Rybakina, tym lepsze odpowiedzi znajdowała Iga Świątek na jej zagrania. I w drugim secie podobnie, szybko wywalczone przełamania, później spokojnie, bezproblemowo utrzymywany serwis. Szansa na 5-2, breakpoint, który mógł w zasadzie być małą piłką meczową, który mógł dać jej 5-2 i serwis, coś co byłoby już jednym krokiem, mogłaby znaleźć się w półfinale tego turnieju, ale tak się nie stało. Iga nie udało jej się przełamać, utrzymała swój serwis Rybakina, a następnie straciła swoje podanie w dosyć takim gemie bez historii, w zasadzie bez wielkiej walki. Nie wyszło, zdecydowanie nie wyszedł ten gem i do Świątek, ale od razu próbowała odrobić. Tam przystanie 4-4, miała aż 5 breakpointów, które mogły dać jej przełamanie. Kolejne, wrócić na prowadzenie. To się nie udało, ale swój serwis łatwo utrzymany. Później znowu na 6-5 miała Iga szansę, ale też Rybakina wybroniła się z opresji. A później w tej breaku piłka na 3-5. Wszyscy dobrze pamiętamy, aż trudno rozpamiętywać czasami ten punkt. Jakiś uraz, wydawało się, że to uraz kolana, ale jednak to udo zabolało Igę Świątek. Przegrała tego seta, udzielona pomoc medyczna i wydawało się na początku, że Iga wraca do rywalizacji. Wróciła jakby taka zirytowana na ten mecz. Natomiast był ten ogień, widać było walkę, utrzymany swój serwis, Rybakina też odpowiada dobrym serwisem. 2-1, a później czwarty gem, gdzie Iga w zasadzie bez walki nie próbowała już na te pierwsze serwisy Rybakina odpowiadać. Po tym gemie zrezygnowała Polka z dalszej gry i to widzimy z perspektywy czasu, to była naprawdę bardzo dobra decyzja. Tutaj być może, nie wiadomo w jakim stopniu był to uraz Igi, ale być może mogłaby nawet ten mecz wygrać. Natomiast tak kuriozalna sytuacja, jaką oglądaliśmy w Rzymie w tym tygodniu, to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. I oczywiście cały czas organizatorzy wylosowali chyba najgorszą możliwą pogodę. Praktycznie każdego dnia widzieliśmy w Rzymie deszcz, każdego dnia coś musiało się opóźniać. Tenisiści i tenisistki kończyli te swoje mecze często grubo po północy. To naprawdę okropne doświadczenie dla kogoś, kto czeka na swój mecz 4-5 godzin, a tu dalej nie wiadomo. Ktoś wychodzi na kord, a później znowu musi z niego schodzić. Te warunki też nie bez powodu. Rybakina wygrała turniej po trzech kreczach rywalek. Nie bez
To jest kuriozalna sytuacja. To nie jest bez przyczyny, bo warunki były naprawdę do grania wręcz dramatyczne. Ale mimo tego Iga do tego momentu w zasadzie nie dało się poznać po Iterze, że musi zmagać się z tak trudną nawierzchnią, tak trudną, no, tak niewygodnymi warunkami. Natomiast tutaj, gdyby udało jej się ten mecz wygrać, no to jeszcze półfinał i finał tak samo opóźniany, tak samo zwłaszcza ten finał, tak samo z wielkimi problemami, więc być może to po prostu czas pokazał, dobra decyzja, pora na odpoczynek, na regenerację sił, bo ta walka o pierwsze miejsce to nie jest w tym momencie najbardziej istotne i to też trzeba podkreślić, że teraz nie jest najważniejsze to, czy Iga po Rolandzie będzie na pierwszym miejscu, czy spadnie na miejsce drugie. Prawdopodobnie to i tak jest kwestią czasu, aż Iga znowu zasiądzie na fotelu liderki światowego rankingu, bo gra naprawdę świetnie i cały ten, patrząc całościowo na ten turniej, na właściwie cały ten sezon Igi, to ma Iga niesamowitego pecha, bo kontuzje, choroba, takie odpuszczanie czasami właśnie, chociażby w Stanach, kiedy już w Miami nie podeszła, Iga tam straciła 1000 punktów, no to są takie turnieje, które za rok Iga będzie startowała z punktu zero, gdzie ona będzie mogła tylko nadrabiać. To też trzeba o tym pamiętać. Nie każdy taki rok będzie jak ten poprzedni. Tam dopisywała forma i to oczywiste. Iga grała po prostu tenis nie do osiągnięcia dla żadnej rywalki. I oczywiście to ma kilka czynników. Po pierwsze, nie było Sabalenki, nie było Rybakina w takiej formie, jakiej jest obecnie. To oczywiście pierwsza sprawa, ale druga sprawa to też Igi nie męczyły kontuzji. Ona mogła naprawdę grać non-stop na ogromnych obrotach, a z drugiej strony grała tak genialnie, że te mecze kończone były często w mniej niż godzinę. I też ta moc, ten czas spędzony na korcie też nie był aż tak długi. Natomiast biorąc to wszystko pod uwagę, to też są takie czynniki, na które trzeba brać pod uwagę, porównując te dwa sezony. Teraz fenomenalna Sabalenka i niezwykle mocna Rybakina, bo to nie tylko tak, że Iga przegrała z samą sobą. Rybakina w najważniejszym momencie grała po prostu kapitalny tenis. Ona potrafiła tym pierwszym podaniem po prostu psuć się i ze wszystkie plany, nawet tak genialnie returnującej zawodniczce jak Polka. Po prostu czasami było to wręcz nie do obrony. No i to jest coś, co być może jest chyba największą siłą Rybakiny. Nie tylko serwis, który jest genialny, ale mamy fantastycznie serwujące zawodniczki w turze. Jest Aryna Sabalenka, która też tym serwisem potrafi zdziałać naprawdę cuda. Natomiast ta siła mentalna, to wydaje się, jakby Rybakina w ogóle nie miała układu nerwowego. Jakby ona podchodziła do tego meczu, w zasadzie jakby każdy punkt miał dokładnie taką samą wagę. Jakby do każdego punktu wchodziła z takim samym nastawieniem. I to jest niezwykle imponujące. Za to trzeba jej oddać dokładnie to, co jej się należy, czyli szacunek, bo jest to naprawdę fenomenalne, kiedy patrzymy prawdopodobnie zawodniczka, która już jest jedną nogą właściwie poza turniejem, a naraz zaczyna bardziej trafiać, naraz troszeczkę podnosi poziom serwisowy, naraz ma szansę na zwycięstwo i spokojnie ją wykorzystuje. To jest coś, co może być siłą Rybakiny przez wiele, wiele sezonów, bo jej poziom sportowy może falować i w tym meczu też trochę falował. Natomiast bardzo trudno jest, aby zawodniczka przez cały mecz potrafiła osiągnąć tę samą koncentrację, być tak samo skupioną, nie obniżać poziomu. Praktycznie zawsze zawodniczki mają lepsze i gorsze momenty w ciągu meczu. Natomiast Rybakina potrafi ten moment dobrej gry, tej solidnej gry wydłużyć bardzo długo i być może właśnie jest tak jak teraz, że gra Rybakina słabiej, cały czas słabiej od Igi, a Iga naraz ma delikatny dołek i w tym dołku ta stałość właśnie Rybakina wygrywa. Możemy się zastanowić, co gdyby nie kontuzja, może już Iga odrobiłaby to, wygrałaby w tej breaku. Być może wygrałaby w trzecim secie, bo całościowo patrząc była po prostu zawodniczką lepszą niż Rybakina i dlatego też ta porażka jest tak bardzo bolesna. Natomiast Rybakina awansowała do półfinału, tam wygrała z Ostapienko, zwłaszcza ten drugi set, gdzie było 4-2, przerwa, bo oczywiście padało. Natomiast w kapitalny sposób z 2-4 na 6-4 wygrała cały ten mecz, awansowała do finału, tam sensacyjnie Kalinina
zagrała w finale i wygrywała, też miała przewagę przełamania, ale co z tego, skoro końcem seta to 6-4 zakończyła ten mecz, ten set Kalina, ale mówię ten mecz, bo w pierwszym, po pierwszym gemie drugiej partii Kalina też musiała poddać mecz z powodu kontuzji. Nieprawdopodobnie kuriozalne sytuacje, to jest coś nieprawdopodobnego cały czas w tym turnieju problemy, natomiast trudno też winić tak bardzo organizatorów, bo ramy turnieju są takie, oni muszą skończyć ten turniej do niedzieli. Wiemy, jaka jest teraz sytuacja we Włoszech. W niektórych miastach są powodzie, są zalane domy, ludzie umierają z powodu właśnie powodzi. To, że turniej tenisowy jest zagrożony, to, że on jest, to, że on się nie odbywa w optymalnych warunkach, to też jest rzeczą trzeciorzędną. Natomiast zdrowie zawodników i zawodniczek było wystawione naprawdę na wielką i potworną próbę, w niektórych momentach obarczoną po prostu kontuzjami. Najbardziej solidną zawodniczką była Kalinina, była Rybakina. Wytrzymała to mentalnie, wytrzymała to fizycznie, jest mistrzynią turnieju WTA w Rzymie i za to trzeba naprawdę złożyć Kazaszce ogromne gratulacje. A po drugiej stronie Daniil Medvedev, czyli też zawodnik, który w zasadzie jeszcze dwa lata temu, albo nawet rok temu mówił: nienawidzę mączki, krzyczał na kolcie, nienawidzę tej nawierzchni, a rok później triumfuje tutaj i to w jakim stylu? Naprawdę, cztery ostatnie sety, mówiliśmy o przewadze mentalnej, no to cztery ostatnie sety, dwa półfinałowe, dwa finałowe Daniila Medvedeva, no to są sety wygrane 7-5. Coś nieprawdopodobnego. W tym ostatnim momencie potrafił przełamać, potrafił utrzymać swój serwis. Tylko 4 razy tracił przełamanie, tracił swoje podanie w tych dwóch setach. To jest w tych dwóch meczach. To jest coś naprawdę niesamowitego i ogromne gratulacje dla Daniła, który wytrzymuje to mentalnie, ale też wytrzymuje to, biorąc pod uwagę specyfikę swojej gry. To nie jest nawierzchnia, która sprzyja jego stylowi. A mimo wszystko, to nie jest zawodnik 19-letni, on się rozwinął między tam 25, 26, 7 rokiem życia. To też jest nadzieja swoją drogą dla Huberta Hurkacza, który mając 26 bądź 7 lat, jest po prostu zawodnikiem, który cały czas może się rozwijać, cały czas może wznieść swój poziom na jeszcze wyżej. Tak jak Daniil Medvedev, wydawało się, że to jest zawodnik, który po prostu będzie na tym sezonie na mączce tracił nieustannie. Być może, że będzie to właśnie to miejsce, ten czas, który nie pozwoli mu właśnie na osiągnięcie triumfu fotelu lidera właśnie, bo będzie mu brakowało tej komplementarności. Sezon na trawie za krótki, a sezon na mączce nie służy Danielowi. Ale co z tego, jak on w takim momencie potrafi zagrać genialnie, potrafi wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, przeskoczyć poziom jeszcze rok temu zupełnie nieosiągalny dla Daniła, ale przecież też półfinał Rolanda Garrosa w porównaniu z jeszcze poprzednim rokiem zupełnie różnica diametralna. Natomiast Daniil Medvedev po prostu podnosi swój poziom, wytrzymuje też fizycznie właśnie trudy mentalne, pokonuje Tsitsipasa na swojej ulubionej nawierzchni, a wiemy, że ci zawodnicy za sobą, łagodnie mówiąc, nie przepadają. Także wielki skalp dla Daniła, bardzo ważny też przed Roland Garrosem. I wydaje mi się, że można go powoli zaczynać liczyć jako jednego z faworytów. Wcześniej nie wydawałoby się, że Daniel będzie jednym z tych najważniejszych ogniw tego turnieju, a mimo wszystko podniesiony poziom jeszcze bardziej. No i on, Nowak Dziokowicz, który odpada, który przegrywa z Holgerem Rune, a Holger Rune w zeszłym roku na Roland Garrosie był sensacją, był objawieniem, był jakimś, no nie jak Filip Skonopi, bo on też stopniowo piął się po tych szczeblach i grał bardzo przekonująco, natomiast widać było ten skok jakościowy. Holger Rune w półfinale odprawia Kaspera Ruda, który nie potrafi przełamać tej swojej niemocy tysięcznikowej, natomiast w jakim stylu, no... Kasper Ruud wygrywał 1-0, w drugim secie wygrywał 4-2, było 4-3 i przewaga przełamania. I do tego momentu, w drugim secie, Ruud nie tylko nie stracił swojego serwisu, on się nie mierzył z breakpointem, ale co z tego? Mierzył się łącznie w całym meczu, później z 4, żadnego nie obronił. Złamał swój serwis Kaspera Duńczyk. Przełamał go, wygrał tego seta, a następnie w trzeciej partii po prostu był o... No, jedną półkę to może za mało, dwie półki lepszy niż rywal.
zdecydowanie o wiele lepszy Kasper, od Kaspera Ruda Holger Rune wytrzymuje to mentalnie i to też wiemy, że Rune to jest zawodnik przez niektórych uwielbiany, ale przez znaczną większość nielubiany. No, widać było to chociażby z meczu z Foninim. Oczywiście to jest jednak zawodnik gospodarzy, natomiast wchodzi Holger Rune, a tam buczenie na trybunach to jest wręcz też bardzo niepokojące i też zdecydowanie nie można pochwalać takich zachowań, natomiast widać też emocje wokół Holgera Rune. Jest to zawodnik kontrowersyjny, przeróżnie potrafi reagować na kolcie, natomiast w tych najważniejszych momentach ze strony mentalnej potrafi dowieść to w nieprawdopodobnie mocny, dobry i solidny sposób. I za to też ogromne gratulacje, bo zasłużenie zagrał w finale, a tam Daniu 7-5, 2-0 wygrywa i też zasłużenie Daniu Miedwiediew, najlepszy w tym sezonie zawodnik, jeżeli patrząc na ranking ATP Race. I płynnie przechodząc z rankingu ATP Race singlowego do deblowego, to w deblowym rankingu Race najlepszy jest Polak Janek Zieliński wraz z Hugo Nysem. Po genialnym turnieju, naprawdę potrzebowali chłopacy takiego właśnie turnieju. Po finale Australian Open, jakby ta gra się posypała, też oczekiwania wobec polsko-monakijskiego debla jakoś narosły do wręcz niesamowitych rozmiarów. Wydawało się, że teraz to ci dwaj wezmą szturmem cały ten świat deblowy, że będą wygrywać turniej za turniejem, a ta gra gdzieś się posypała, było coraz słabiej, przegrywali z zawodnikami o wiele niżej notowanymi, z którymi myślę, że jeszcze w zeszłym roku spokojnie potrafiliby dowieść 2-0 i weszli na turniej w Rzymie bez jakichś wielkich oczekiwań wobec nich, wygrali bez straty seta, w kapitalny sposób, finał po prostu koncertowy, bez presji, w zasadzie po prostu kapitalna gra i za to ogromne gratulacje. Normalnie o deblu tutaj za dużo nie mówimy, ale tego osiągnięcia nie sposób przegapić, bo w nieprawdopodobny sposób zagrał Janek Zieliński i Hugo Nys. Oby to był dobry prognostyk przed Roland Garrosem. Znowu te oczekiwania sobie podnieśli nasi debliści w zasadzie. No, myślę, że możemy Hugo Nysa też już liczyć jako naszego deblistę, bo to tak stały partner Janka Zielińskiego, że myślę, że nawet jeżeli panowie zakończą współpracę, to będzie to zawodnik, z którym polscy kibice będą sympatyzować. Jest to na pewno nieprawdopodobnie istotny zawodnik w naszej całej historii debla. No, pierwszy zawodnik, pierwszy Janek Zieliński, to pierwszy Polak, który wygrywa turniej deblowy w Rzymie, także trzeci rok z rzędu jakiś Polak ma ten skalp w Rzymie. Dwa razy Iga Świątek, ale teraz pod jej nieobecność, po jej wycofaniu, no to Janek Zieliński cały czas kontynuuje. Miejmy nadzieję, że to polską tradycję, która dalej będzie trwać w najlepsze, a być może jeszcze będziemy się cieszyć z wielokrotnych zwycięstw, nie tylko Igi Świątek, ale może właśnie Huberta Hurkacza. To jest ogromne, wielkie marzenie, natomiast Janek Zieliński to jest zawodnik, który zwłaszcza patrząc na specyfikę gry deblowej ma jeszcze wiele lat grania na tym najwyższym poziomie, więc być może rośnie nam największy deblista w polskiej historii. Tę cegiełkę może dołożyć, jeżeli zobaczymy, co pokaże na Roland Garrosie. Miejmy nadzieję, że nie obniżą swojego poziomu nasi debliści, jak już wcześniej powiedziałem. I tak to kończy się właśnie cały ten turniej w Rzymie. Kuriozalny, trudny, w zasadzie można o nim mówić wiele niedobrego. Jeden z najgorszych, jeżeli chodzi o organizację i jak specyfikę gry, to myślę, że jeden z najsłabszych turniejów. Nie tylko tego sezonu, ale myślę ostatnich lat, ale też trzeba wziąć poprawkę na to, że fatalne warunki są teraz we Włoszech i też organizatorzy nie mieli wielkiego pola manewru, natomiast niestety niektórzy przypłacili tym kontuzjami, w tym niestety właśnie nasza Iga Świątek, ale od przyszłego tygodnia rusza Roland Garros. W tym tygodniu w Strasburgu gra Magdalinet i rozstawiona z jedynką. Miejmy nadzieję, że weźmie szturmem ten turniej przed wielkoszlemowy, ale oby też dotrwała właśnie kondycyjnie do tego
czasu. To tyle na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!